Rozdział dwunasty. O tym, jak pan Lancelot do kaplicy niebezpiecznej wszedł. Jednego dnia, kiedy pan Lancelot długi czas głębokim lasem jechał, spostrzegł przed sobą stary dwór za mostem leżący. Tedy przez most ze starości zwątlały przejechał i do dworu wszedł, a tam w sali zobaczył leżące zwłoki rycerza, znacznego widać człowieka. Zaraz też podeszła do pana Lancelota pani jedna, ręce łamiąc i płacząc, i powiedziała mu, ach rycerzu, wielkiś mi ból sprawił. Dlaczego mi to mówisz? Pan Lancelot zapyta. Nigdy ja nic złego temu rycerzowi nie uczynił. Nie patrz więc na mnie srogo, piękna damo, gdyż przeciwnie, żal twój głęboki sercem tobą dzielę. Prawdziwie, panie, rzecze ona, wiem ja o tym, żeś nie ty męża mojego zabił, bowiem ten, co tej zbrodni dokonał, ciężko jest ranny i nigdy już zapewne nie ozdrowieje, za to ci ręczyć mogę jakżeż się mąż twój zowie rycerz zapyta panie dama odpowie panem gilbertem go zwano jednym z najlepszych rycerzy na świecie całym on był a jak zwie się ten co go zabił nie wiem niech Bóg cię zatem pocieszy pan lansel odpowiedział i z powrotem do lasu odjechał a tam spotkał pannę jedną która go znała dobrze a ujrzawszy go zawołała dobrze że cię spotykam panie na rycerskość twoją cię zaklinając proszę Abyś bratu mojemu, który ciężko jest ranny, dopomógł. Brat mój krwią dotąd spływa, gdyż dziś z panem Gilbertem na ostrze walczył i w walce go zabił. Ranny jest mój brat okrutnie, a wróżka jedna, co w zamku pobliskim mieszka, mówiła mi, że rany jego dotąd krwawić będą, póki rycerza nie znajdę, który by do kaplicy niebezpiecznej poszedł i stamtąd mieczy i skrawek skrwawionej opończy zabitego przyniósł. Uf, mieczy i opończy skrawek, gdy je do ran brata mojego przyłożę, uleczą go. Cudowna to jakaś sprawa, pan Lancelot rzeknie, ale jakżeż się brat twój zowie? Panie, panna odpowie, panem Meliotem go zwą. Z żalem to słyszę, pan Lancelot odpowiada. Gdyż do bratstwa okrągłego stołu on należy, przeto wszystko, co tylko w mojej mocy uczynię, aby mu dopomóc. Tedy skręć panie na tę dróżkę, co pod górę wiedzie, panna mówi, do kaplicy niebezpiecznej cię ona zaprowadzi, a ja tu czekać będę, aż Bóg mi cię ześle z powrotem. Prócz ciebie nie znam rycerza, który by się na te ważył przygodę. Tak więc pan Lancelot odjechał, a do kaplicy niebezpiecznej przybywszy, z konia zsiadł i u furtki cmentarnej go uwiązał. A na przedniej ścianie kaplicy zobaczył wiele pięknych, bogatych tarczy wiszących, a wszystkie wisiały szczytem do dołu zwrócone. Wiele też z nich oglądał już był niegdyś pan lancelot na rycerzach znajomych. Potem ujrzał przed sobą trzydziestu rycerzy ogromnych, a każdy z nich najwyższego człeka, jakiego kiedykolwiek w życiu oglądał, o trzy stopy przerastał. W czarnych wszyscy byli w zbrojach i stali z obnażonymi mieczami i nastawionymi tarczami w pogotowiu, a uśmiechali się wszyscy szyderczo i zębami na pana lancelota zgrzytali. Widząc to, rycerz tarcze przed siebie wysunął i miecz chwycił, do walki się gotując. Wprost na nich ruszył, chcąc sobie drogę mieczem otworzyć, ale rozstąpili się na boki i przejść mu dali. Zaraz też serca w nim przybyło i do kaplicy wszedł. Mrok ją czarny zalegał i tylko jedna mdła lampa płonęła. W jej świetle łyskającym dojrzał pan lanselot zwłoki w opończe jedwabną spowite. Pochylił się rycerz i kawałek opończy uciął. Wówczas zdało mu się, że ziemia pod nim drgnęła i strach poczuł. Potem i miecz jasny zobaczył przy zwłokach leżące. Porwał go i z kaplicy wypadł. Ledwo się na cmentarzu znalazł, kiedy olbrzymi owi głosem grobowym do niego przemówią: Rycerzu, panie lancelocie, odłóż ten miecz, inaczej umrzesz. Czy umrę, czy żyw będę, pan lancelot im odpowie: Słowami go ode mnie nie odbierzecie. Walczcie o niego, jeśli taka wasza wola. I przeszedł wśród nich śmiało. Tuż za dziedzińcem cmentarnym na piękną panienkę natrafił, a tamu rzeknie: Panie lancelocie, porzuć ten miecz lub zginiesz. Nie porzucę go na żadne zaklęcia, pan lancelot mówi. To dobrze, rzeknie ona. Gdybyś go był bowiem porzucił, nigdy byś już więcej królowy ginewry nie zobaczył. A teraz, miły rycerzu, o jedno cię tylko proszę: pocałuj mnie raz jedyny. Nie, pan lancelot odpowie. Niech Bóg mnie od tego uchowa! To dobrze, panie, panna na to, gdybyś mnie był pocałował, dokonałyby się dni twoje. A tak oto niestety wszystkie moje zachody stracone, gdyż myślałam, że z kaplicy tej zwycięzcą nie wyjdziesz. Miałam ci ja niegdyś pana gełejna w swojej mocy, ale ten z panem Gilbertem, rycerzem, co tam w kaplicy martwy teraz leży, walcząc lewą rękę mu uciął, a przez to czarom się moim wymknął. Kochałam cię długich lat siedem, panie Lancelocie, ale widzę teraz, że żadna inna oprócz królowej Ginewry miłości twojej nie posiędzie. Dobrze mówisz, rycerz jej odpowie. Niech mnie Bóg od twoich sztuczek strzeże. I tak konia dosiadł i od panny odjechał, wkrótce też siostrę pana Meliota spotkał. Ta do zamku go zawiodła, gdzie pan Meliot, szary jak ziemia z krwi upływu leżał. Skoczył ku niemu pan Lancelot i mieczem pana Gilberta ran jego dotknął, potem otarł je skrawkiem owej opończy, w którą ciało pana Gilberta było spowite i wstał pan Meliot zdrów zupełnie, jakby był wcale nie chorował. Wielka też między nimi zapanowała radość. Potem pan Meliot z siostrą pana Lancelota, jak mogli najlepiej ugościli, na zajutrz zaś rycerz pożegnał ich i dalej pojechał.